Cześć. Hej. Po całym dniu zwiedzania, spacerowania postanowiliśmy się troszeczkę zrelaksować i idziemy na Termy Chochołowskie. Tak, nagramy Termy Chochołowskie, zobaczycie jak wyglądają w środku, zimą. Jaki jest koszt. Dokładnie. Zapraszamy do oglądania. Termy. Wieczorową porą, ale przynajmniej pięknie oświetlone. Fajnie to wygląda. Ludzi chyba nie będzie aż tyle. Zobaczymy. Odczekaj wejścia. Cyk. Basen od 9 do 22. Spa tak samo. O kurde, fajnie to wygląda. Tu różne różności, jakiś sklep z pamiątkami, ciasta, lody, cukiernia. Tam jest jakiś bar, restauracja. Chodźmy tutaj. Salę Świętego Mikołaja. Czekaj, ja sobie tu złapię. O, można się piwka napić. I termy. Zaraz wchodzimy. Tak to wygląda z tej strony. Nie ma, idziemy. Dobra. Fajnie. No jak mówiłem, ludzi nie ma za wiele. Dobry termin mamy i dlatego. Jest restauracja. Czy może później to zajrzymy? Coś zjemy. O 22 otwarte to. Idziemy do kasy. Kasa. Ceny. Cena niska. Angielska, czy ja się zgadzam? Regula, czy my sobie zaczynamy? Który? Mówisz? Gdzie to masz? Na 3 godzinki. 3 godzinki, podstawowe 75, bez limitu 105, wieczorne wejścia. Ja się jeszcze nie łapię. Dobra, idziemy. Sklep sportowy tam mamy. Tam po stronę i tak. Wejścia, nad wejściem cennik i wchodzimy. Tu przekładamy zegarek. I jak się pojawi zielona strzałka, przechodzimy dalej. Dobra. Zmiana obuwia, my już zmieniliśmy wcześniej. I szepeczki. Po nagrysku wychodzimy do basenu. Cześć. Tam. Mamy butę. I jesteśmy na basenach. Duże jacuzzi na wstępie. Strefa dla dzieci. No, zostawmy. Klepeczki sobie zostawimy. I idziemy do basenu. O, od czego tu zacząć? Stateczek. Strefa dla dzieci. Jacuzzi. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, jedno duże. O nie, jeszcze tutaj. Ho, ho, ho. Mnóstwo. Mnóstwo atrakcji. Jak Ci się podoba? Bardzo, ale idziemy do basenu. Mi też. Gdzie idziemy? Dobra.
Misiu! Co? Mów coś. Idziemy do wody, bo mi zimno. No, na zewnątrz minus 9. A my idziemy się grzać, bo zaraz kurwa szukam może jakiejś sauny. Zobaczymy. Mega paruje, bo na zewnątrz zimno, a tam jest wyjście na zewnątrz. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Idziemy posiedzieć trochę przy bąbelkach, nie? Tak. To, co mi się lubiło najbardziej. Lubisz taki relaks? O, i tak, wiesz, że tak. No, ludzi nie ma, tak jak mówiłem. Znaczy, jest trochę, ale jak na tą wielkość term, to jest spoko, nie? No, nawet nie chcę wiedzieć, co tu się będzie działo w okresie sylwestrowym. Dobra. No, fajne to. No nie ma co ukrywać teraz. Wydaje mi się, że jest to najlepszy spa z wszystkich na Podhalu, nie? Zdecydowanie. Tylko to również najbardziej tłoczne. Basen do pływania, tory. Tak jak mówiłem, tu jacuzzi. Idziemy na zewnątrz. O kurde, na zewnątrz minus 9. Patrzcie, jak paruje woda. Ale my tam idziemy. Na hardtorze, nie? Patrzcie tu, nie wiem, czy coś będzie widać. O, co tu się dzieje? Ja to nic nie widzę. O. Misiu, minus 9, nie? Piękna noc. Ale paruje. Ho, ho, ho. Ale jest klimacik. Kurde. Naprawdę. Jest klimacik. Co? Nie wiem, czy będzie widać. Czekajcie, podejdę bliżej. Dobra. Idziemy dalej w tamtą stronę. W ogóle pierwszy raz jesteśmy w nocy tutaj. No. Już byliśmy na tych termach, ale nikt do nocą nie byliśmy. No. Ale fajnie nas widać, patrz. Aha, no. Dobra. Ale zostawię mnie, bo się zbawiam. Dobra. Idziemy dalej. Ale czekaj, tu był gdzieś chyba na zewnątrz bar, tak? Czy nie? Chodźcie, natrę śniegiem. No chyba żartujesz. I ten. Zapomnij. Zobaczymy, jak to wygląda. Tu jest siatka. Następno. Jest siatka, żeby sobie na zewnątrz można było zagrać. Jest bicza, ale tu jest akurat wyłączony. Dobra, idziemy dalej. O. Bardzo ciepła woda, fajnie. No. Ja mam tylko nadzieję, że tego nie odchoruję później. No ale i to. Na zewnątrz śniegu tutaj nie ma, tam są zjeżdżalnie. Nic nie widać, idziemy do środka, tylko nie możemy przez tą parę znaleźć, gdzie jest środek. No właśnie. Kurde. O, tutaj, tak? Tak. Dobra. Idziemy. Co? Szczerze mówiąc, było to mega hardkorowe przeżycie. Chyba włosy mi chyba zamarzły, których nie mam.
ale jest git. Tu na górze, czekaj, pokażę. Tu na górze mamy bistro, można sobie coś przykąsić. Idziemy na dół. Isiu, chodź. Ten solankowo jodowany. Basen solankowo jodowany. I tu mamy w tej części pizza bar. Idziemy do solankowej kąpieli. To jest tutaj typowy relaksik, tak? Tak, ale czujesz, że ta woda jest taka inna? Tak cię mrowi po tym, pod nogami? No, taka jest inna ta woda. No, nie rozumiem. No. Więc jest tak, bistro, pizzeria. Co kto woli. Co kto woli. Na górze restauracja. A my chyba nawet z niej skorzystamy, bo taki intensywny urlop, że nie ma czasu zjeść. No. Mamy beczki siarkowe. Tak wyglądają. Tu mamy jedną wolną. Akurat tak to wygląda. Nie się pokaż, się widzą. Beczki siarkowe. Wchodzimy. Tak? Cieplejsza niż tak. Tu zostajemy. O kurde. O, to nie jest. To jest to. Nie widzę, ale jest mega gorąco. Patrzcie, te beczki siarkowe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem beczek siarkowych i klimatyczny lokal w środku. Tak to wygląda. Relaksik pełną parą. No to chwilę zostaniemy, bo muszę się zagrzać. Bar wodny i wyjście na zewnątrz. Kolejne. Wychodzimy. Czekaj na mnie. Już mi nóg nie przycisnęło. Patrzcie, kurde, jaka para. Dawaj szybko do wody. Bo zimno. Wow. No i tu był chyba bar. Tak, tu jest ogólnie bar. Nie wiem, czy go będzie widać. Ale chyba jest czynny. Tak to wygląda. No. Ja nic nie widzę, ja się nie chcę zgubić. Zostanie przy to i tam jest karnie czynny, bo kurde nic nie widać. No. Ale masz wrażenie, że w tamtym zewnętrznym była cieplejsza woda? No, na górze, nie? Też ja też tak myślę. Mamy inne kolorki. A tu jest rzeka, tak? Tak. Ja idę. Aha, dobra. Idziemy ponurkować w rzece. Nie idziesz? No właśnie, jak nie? Dzika rzeka. Yeah. A dziwne uczucia. Jak wychodzę po takim zanurzeniu, to szok. Patrz. Śnieg leży. I się pływa.
Grubo. Idę do Anetki. Chodź do mnie. Dobra. Wychodzimy. Idziemy dalej. Można sobie wziąć i zjechać. Tu mamy wjeżdżalnię zieloną. Niebieska. Szara, super szybko. Wyruszamy. Nagrywał dzień, ale też jest super. Zaliczyłem w sumie tylko jedną zjeżdżalnię. Bo nic i tak nie widać, nie ma co nagrywać. Idziemy dalej. Nie mogę znaleźć Anetki. Tu mamy strefę dla dzieci. Zobaczcie sobie. Bardzo fajna rzecz. To jest i dla najmłodszych, i trochę starszych. Wszystko. Wszystko, co rusza, zapragnie. Szukamy dalej Anetki. Bo już zgubiłem. Szkoda. Fajna dziewczyna była, ale ją nie ma. Przed wejściem do basenu znajdują się schodki, po których możemy iść na saunarium, centrum sportu, spa, groty solne, do restauracji oraz do bistro. Jesteśmy w restauracji w termach Ochołowskich. A tam sobie pójdziemy w bok, co? Cała dla nas. No. Widać basenik. Jak zimno na zewnątrz. Kurde, to mój zły świat. No trudno, już nie będziemy. Restauracja Ochołowska. Tak to wygląda. Przykładowe ceny w tej restauracji. No. To basenek chce się jeść, musimy coś na kolację. Zjeść. Grzańca sobie pije po basenach. Ktoś może, ale kochanie, mi wodę leje. No za nie. To, że jesteś kierowcą, poleję ci wody. Brak słów. Życie, mój drogi. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. No. Ale atmosfera tutaj to jest naprawdę genialna. Muzyczka świąteczna, patrzcie jaki wystrój. Kurde. Zaraz, pięknie. Zaraz spróbujemy, nie? Jakie jak wiemy. Jeszcze jedzenie będzie dobre, to już w ogóle super wypadzik, nie? Twoje zdrowie za nasz ruch. Mhm.
dobre. Mhm. I nasza kwaśniczka. Tak. Teraz zobaczymy, jak smakuje. No, próbuj. Próbuj, próbuj. Dobra. Cześć. No, zobaczymy. Wsuwam. No i zaczynamy. Drugie. Polędwiczki wieprzowe z pire. Suróweczki. A ja mam pierogi ruskie z cebulką i czosnkiem, które są zielone. Nietypowo. Nietypowo, zaraz spróbuj. Zobaczymy, jak będą smakowały. Nietypowo, ale spoko. U mnie też bardzo dobre. Więc polecamy restaurację przy termach, restauracja Chochołoska. Dokładnie. Jesteśmy już po przepysznej kolacji. Naprawdę warto było pójść do tej restauracji i nie żałujemy. Jest to jeden z nielicznych lokali, gdzie jesteśmy ze wszystkich dań zadowoleni. Tak, termy super, restauracja super, więc także polecamy. Polecamy bardzo serdecznie. No i zapraszamy do oglądania innych naszych filmików, komentowania i lajkowania. Zapraszamy.